Hej, witajcie kochani na kanale kochamzabawki.pl. A dzisiaj ponownie wkraczają Bunchermsy. Tym razem nie jest to maszyna do robienia Bunchermsów, ale jest to malutka poręczna walizeczka. Popatrzcie, jaka ona jest świetna. Taką walizeczkę z Bunchermsami możemy zabrać wszędzie, czy do szkoły, czy w podróż, czy na jakieś wakacje i zawsze nasze Bunchermsy będą przy nas. Tutaj mamy pokazane, jak można takiego Bunchermsa zrobić. Mamy na pierwszej tablicy taki lepiący rzep i na nim układamy nasze Bunchermsy. Tutaj pokazany jest słonik, ale my oczywiście możemy zrobić, co tylko chcemy. To ja w takim razie odwrócę naszą teczuszkę i popatrzcie, co znajduje się z tyłu. Mamy właśnie pokazane różne kombinacje, jakie możemy zrobić z naszych lepiących Bunchermsów. Super! W takim razie ja otworzę już naszą teczuszkę, nie mogę się doczekać, co znajdę w środku. Więc podważamy naszą pierwszą część, tadam, i jest piękna teczuszka! W takim razie, kiedy pierwszą warstwę mamy już ściągniętą, pozostaje nam tylko otworzyć naszą walizkę z Bunchermsami. Uwaga, uwaga! Wow, popatrzcie! Faktycznie mamy tutaj jedną warstwę lepiącą. Widać, że nasze Bunchermsy już ochoczo lepią się do naszego rzepu. Więc nasza walizeczka otworzona, mam tutaj mnóstwo pięknych kolorów. Czerwony, czarny i biały, zielony, pomarańczowy, fioletowy oraz żółty. No i tutaj z boku postawiłam sobie tę pierwszą warstwę. Co była teczuszka oblepiona? No być może uda mi się zrobić tego słonika. Kto wie? Nie wiem, ale bardzo chcę spróbować. Od czego by tutaj zacząć? Okej, w takim razie najpierw zrobię ten tutaj różowy paseczek pomiędzy oczkami. Dobrze, więc przylepiamy Bunchermsy. Raz, dwa i trzeci. Następnie weźmiemy sobie kolor pomarańczowy i zrobimy te kuleczki, które znajdują się całkiem z boku. To będzie twarz naszego słonika. Świetna zabawa, super! Te rzepy są fantastyczne. Wow! Ok, teraz weźmiemy sobie dwa różowe. To będzie element uszu naszego słonika i oczywiście po drugiej stronie też przyczepimy. Zobaczcie, kochani, tutaj dookoła uszek ma obramowanie jeszcze zielone, więc chwytamy kolor zielony i teraz dookoła spróbujemy poprzyczepiać nasze zielone Bunchermsy. Wow, to jest świetna zabawa, bardzo mi się podoba. Naprawdę super! Wciągające! Teraz zajęłam się końcową warstwą uszu słonika. One są żółtego koloru, więc właśnie je przyczepiam. Wow! Ale piękny i kolorowy! No to jeszcze musimy doczepić Bunchermsy po drugiej stronie. Właśnie żółte, żółciutkie, więc doczepiamy. No więc uszy piękne, kolorowe są już gotowe. A teraz chwycimy sobie kolor zielony. I będziemy sobie warstwami ten kolor przyczepiać. Zaraz zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa, ale powiem Wam jedno. Jest to bardzo fajna zabawa. Super się przy tym bawię. Te kolorowe Bunchermsy są takie lepiące. Można z nich zrobić wszystko, co tylko chcecie. Kwiatki, serduszka, motylki, jakieś zwierzątka, tak jak właśnie ja robię. Teraz weźmiemy sobie warstwę koloru żółtego. I przyczepimy, o, właśnie tutaj. Super! Następnie kolor pomarańczowy. I przyczepiamy dalej tutaj. To będzie taki słonik 3D, moi kochani. Następnie weźmiemy sobie kolor czerwony. I dołączamy nasze Bunchermsy.
patrzcie, jak to już świetnie wygląda. Słuchajcie, kochani, trąba już jest, więc teraz dorobimy sobie piękne, białe łapki dla naszego słonika. Po jednej stronie i po drugiej. Super to wygląda. Słonik prawie gotowy, ale czegoś mu tam brakuje. Czego może mu brakować? No tak, oczu. Gdzie ma nasz słonik oczy? Za chwileczkę je będzie miał. Wow, popatrzcie! I dostał nasz słonik oczy. Kochani, nasz słonik jest już gotowy. Wykonaliśmy go od A do Z z naszych Bancharmsów. Popatrzcie, jest on 3D. Zobaczcie. Wow, jaki czad. Świetnie to wygląda. Pani, chciałabym Wam powiedzieć, że jest to świetna zabawa. Bancharmsy podbiły moje serce. Naprawdę taki słonik 3D, no jest cudowny, piękny i zrobiłam go własnoręcznie. Wy również możecie. Jeśli podobał Wam się filmik, kliknijcie lajka, czyli łapkę w górę. Zasubskrybujcie również nasz kanał kochamzabawki.pl. Wtedy będziecie dowiadywali się o większości nowościach, które pojawiają się na kanale Kocham Zabawki. Mile widziane są również komentarze. Możecie je wpisywać zaraz tam na dole. Pochwalcie się, jakie Wam Bancharmsy wyszły. Serdecznie Was pozdrawiam, Emilka, pa, pa!